praca nad kostiumami do Dr. Jekyll, Mr. Hyde jest naprawdę fascynująca, ponieważ daje możliwość jakby też gry różnymi konwencjami, więc część kostiumów w ogóle powstaje w oparciu o różne nowoczesne technologie druku cyfrowego, które są przetworzeniem pewnych takich ekspresjonistycznych obrazów, ciemnych wizji Hyde'a. Część kostiumów jest taka bardzo klasycznie angielska, więc publiczność, która kocha piękny, klasyczny design, myślę, że będzie zadowolona. Jakby staram się, żeby różne partie spektaklu były różne, jakby w tym sensie, żeby tworzyły oddzielne pewne obrazy wyrażające emocje, ruch i wszystko to, co jakby chcemy zawrzeć w tym spektaklu obrazem w taki odmienny malarski sposób. Jakby wykorzystuję tutaj pewne elementy takiej malarskości ekspresjonistycznej konwencji oraz takiej też ciemnej konwencji, więc jakby jest to też zabawa konwencją. W tym sensie bardzo, bardzo się czuję szczęśliwa w tym spektaklu, że mam taką możliwość, więc szykujemy różne tutaj niespodzianki, też kostiumowe. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni.